Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Nie ukrywam, że powoli przygotowuję dla Was materiał na temat najsłynniejszej ostatniej dramy, o którą prosiliście, czyli Konrada Fijałkowskiego z Szymciem, ale zanim do tego dojdziemy, to mam dla Was coś tutaj takiego troszeczkę skromniejszego, ale według mojej opinii też wartego uwagi. W tym materiale raczej nie będzie nut antyfoliarskich, bardziej pojawią się publicystyczne, czyli moje wizje, moje osobiste opinie, jak ja oceniam tę sytuację. Dlaczego? Ponieważ pojawił się taki artykuł w Rzeczpospolitej: Kaczyński przez układ deweloperski nie udało się budować tanich mieszkań. Tutaj oczywiście moglibyśmy się zapoznać z treścią tego artykułu. Ale tutaj osobiście twierdzę, że ważny jest tylko cytat, a nie jakieś tam osobiste rozważania redaktora. Zdanie, które Kaczyński powiedział, dokładnie brzmi: Uczciwie mówią, nie udało nam się złamać tego układu, który został stworzony na początku lat 90., który zapewnił pewnym bardzo niewielkim grupom z reguły jednego środowiska zdobywać ogromne zyski temu układowi deweloperskiemu. Nie udało się tego złamać. Nie udało się doprowadzić do tego, żeby w Polsce można było możliwie tanie mieszkanie budować na wielką skalę. Pamiętajcie Państwo, że te 270 tysięcy, bo tyle podobno mieszkań ma być w tym roku, oczywiście to nie jest jeszcze pewne. To będzie rekord ostatnich 30 paru lat, no ale przy końcu Gierka wybudowano 298 tysięcy. To jest wstyd! Dlaczego to jest ważne? Ponieważ mamy odejście od narracji prokapitalistycznej. Nie wiem czy pamiętacie, ale jak Gowin był w rządzie, Gowin dla niezaznajomionych to jest taka wersja Korwina bez Korwina, to prowadził właśnie politykę polegającą na tym, żeby przejmować od PiSu gospodarkę czy szkolnictwo wyższe, czyli takie rzeczy, które on chciał uwalniać. Wtedy też narracja PiSu była zupełnie inna, mówiono, że przedsiębiorcy to jest sól tej ziemi, to są po prostu najważniejsi ludzie w kraju, u których trzeba dbać, trzeba cały czas wymyślać im jakieś nowe dotacje, trzeba cały czas ich fundować, cały czas się nimi opiekować, bo to jest sól tej ziemi. Nawet jak był Wy już wiecie jaki rósł, to oczywiście wszystkie dodatki, wszystkie pensje, wszystkie tarcze wsparcia poszły nie do ludzi pracujących, do ludzi pracy, zwyczajnych pracowników, tylko do januszy Prywaciarzy, ponieważ rząd miał przeświadczenie oczywiście z gowinem na czele, że tylko i wyłącznie pracodawca, przedsiębiorca jest w stanie najlepiej to wydać. To też swoją drogą gowinowcy mieli głęboki udział w tym, żeby znieść podatki do 26 roku życia. Pit dla młodych, kojarzycie zapewne, który się okazał fiaskiem, ponieważ Janusze Prywaciarze po prostu obcięli dzieciakom pensję i umyli rączki. Ale to była jedna z wielu wpadek. Jedna z wielu, które wprawdzie nie naruszały membrany propagandy. Jednakże powoli dawały do zrozumienia partii, że ten wolny rynek i paróweczki to tak nie do końca. Myślę, że takie największe pęknięcie miało miejsce wtedy, kiedy wreszcie Gowin odszedł z rządu. I tu powoli zaczęliśmy obserwować lekką zmianę PiSu w stosunku do zwyczajnych prywaciarzy. Już sobie PiS przypomniał o górnikach, o rolnikach, o związkowcach i na początku były to jakieś tam niemrawe ruchy. Ale tutaj właściwie mamy jasną deklarację rzuconą przez guru partii, naczelnika Polski, który mówi wprost kapitalistyczny rynek doprowadził do układów deweloperskich, do górki mieszkaniowej, do wszystkiego co najgorsze i teraz wygląda na to, że PiS się wreszcie za to weźmie. Ej, lepszy tworzysz propisowski przekaz! Nie, po prostu zauważam, że dzieci wreszcie ogarnęły, że wolny rynek nie działa. To znaczy działa, ale na swoją korzyść nie na korzyść obywateli, nie na korzyść konsumenta, nie na korzyść państwa, tylko na korzyść swoich własnych kies. I jeśli to zauważa główna partia prawicowa w Polsce, to znaczy, że rzeczywiście wystąpiły jakieś gigantyczne wynaturzenia, o których wreszcie oni wiedzą. To znaczy wiedzą, bo wiedzą. Według mojej opinii mieli klapki na oczach założone właśnie przez korwinistów, o przepraszam, gowinistów. I teraz w sumie najlepiej widzimy, jak wygląda Polska robiona przez paróweczkową teorię ekonomii. Jest pewien wzrost cen, ależ oczywiście, że od razu jest zrzucany na konsumenta. Jest jakakolwiek niedogodność, ależ oczywiście, że od razu prywaciarz traktuje konsumenta jak swojego zakładnika. Co w efekcie prowadzi do tego, że obojętnie jaki układ zaproponujemy zawsze prywaciarz będzie żył jak pączek w maśle, a jeśli go rozzuchwalimy, jeśli damy mu dotacje, jeśli damy mu różne plecki, poklepiemy go jeszcze po nich, powiemy tak dobry prywaciarz dobry, to on jeszcze bardziej urośnie w piórka, jeszcze bardziej będzie pazerny i jeszcze bardziej będzie szukał możliwości, żeby więcej tej kasy wydoić. A zatem ten moment. Chwila, w której Kaczyński wypowiedział te, a nie inne słowa, według mojej opinii jest oficjalnym ostrzeżeniem skończyło się święto lasu. Od razu sobie warto powiedzieć, według mojej opinii nie ma żadnego jakiegoś układu, nie ma jakiejś wielkiej mafii deweloperskiej, tylko jest banda wąsatych januszy, która doi na hajs ludzi tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ widzą, że sąsiad też doi, no to co, oni gorsi nie będą. Jaka jest na to recepta? Cóż, według mojej opinii, nie taka, jaką PiS jest w stanie zaproponować. W każdym bądź razie narracja PiSu się zmieniła o 180 stopni, narracja jest antyprywaciarska, i cóż, liczę na to, że zobaczymy w niedługim czasie więcej tego, i tym razem na serio, z czynami, które idą za słowami. A tymczasem to tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, jak zwykle zapraszam Was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do maila, link do patronite, jeśli będziecie chcieli podesłać mi jakiś temat, zapraszam Was bardzo serdecznie, ale także zapraszam Was w komentarze, ponieważ one jak zwykle były, są i będą Wasze.